Cześć, tu Juliusz Słowacki. Chcesz poznać mniej znane fakty z mojego życia, dalekie od tego, jak przedstawiały mnie nauczycielki języka polskiego? Zapraszam w ekscytującą podróż w przeszłość. Wbrew stereotypom na temat bujających w obłokach artystów, twardo stąpałem po ziemi i miałem głowę do ekonomii. Kiedy mieszkałem we Francji, inwestowałem na paryskiej giełdzie pieniądze przesyłane przez moją matkę Salome. Talent do pomnażania majątku i sukcesy inwestycyjne sprawiły, że stałem się całkowicie niezależny finansowo. Dzięki temu nie musiałem pracować zarobkowo i mogłem w pełni poświęcić się tworzeniu. Nie przepadałem za Wrocławiem. Gościłem w nim dwukrotnie. Jednak to miasto nie zrobiło na mnie dobrego wrażenia. Księgarz nie sprzedał tomików, któremu przywiozłem. Bezceremonialnie wrzucił je do magazynu. Hotelarz obdarł mnie ze skóry. Zresztą koty i piejący kur i tak nie pozwoliły mi spać. Nie mogłem znieść tego jarmarcznego hałasu. We Wrocławiu wszystkie domy wyglądały na bardzo stare i podobne do siebie, przez co miałem problemy z orientacją w terenie. Dwa na dziesięć nie polecam. Pytacie kiedy i gdzie poznałem Mickiewicza? No cóż, w salonie literackim prowadzonym przez moją matkę Salomeę w Wilnie. Miałem wówczas trzynaście lat. Mickiewicz był rocznikowo o 11 lat starszy ode mnie. Moich wrażeń z tego spotkania nie pamiętam, może to i lepiej. Urodziłem się w zniewolonej Polsce, do której żywiłem gorące uczucia patriotyczne. Chciałem walczyć o nią nie tylko piórem, ale także orężem. Dlatego marzyłem o wzięciu udziału w powstaniu wielkopolskim. Chciałem zrealizować ten plan, mimo że byłem już chory na gruźlicę. Niestety z powodów zdrowotnych nie udało mi się dotrzeć do Poznania. Musiałem zatrzymać się we Wrocławiu, do którego miałem awersję.